Wiecie z poprzedniego nagrania o Benelli TRK-702, że pierwsze egzemplarze zakupione w naszym salonie rozjechały się już po Polsce i mamy feedback, że sprawują się wyśmienicie. Natomiast teraz, dosłownie wczoraj, dotarły do nas pierwsze egzemplarze Benelli TRK-702X, czyli tej wersji bardziej enduro. Czym właśnie one się różnią od siebie, czego możemy spodziewać się po X-ie, dowiecie się z tego nagrania. Tak samo jak w przypadku poprzednika, czyli Benelli TRK-502, mamy tutaj również dwie wersje, czyli 702 i 702X. I z poprzedniego nagrania właśnie wiecie o tym, że wersja 702 to jest wersja drogowa, która służy przede wszystkim do szybkiego pokonywania zakrętów. Tam są z przodu kute felgi nieszprychowe. Natomiast wersja X to wersja dla tych podróżników, którym niestraszne są drogi szutrowe, którzy chcą zjechać z asfaltu i dotrzeć na tych motocyklach na koniec świata. Dosłownie. Czym one się tak naprawdę różnią? No przede wszystkim właśnie zawieszeniem i kołami. W wersji X mamy skok 14 mm, koło z przodu 19 cali, oczywiście szprychowe. Ważne jest to, że motocykl fabrycznie wyjeżdża na oponach Pirelli Scorpion Rally STR. I one naprawdę bardzo fajnie się spisują zarówno na asfalcie, jak i w lekkim terenie. Kolejna różnica to wysokość siodła. W przypadku wersji bez X jest to 790 mm. Tutaj to siedzenie jest trochę wyższe, umiejscowione je na wysokości 800-350 mm, czyli te 4,5 cm mamy różnicy. Tutaj ważna rzecz, wciąż jest o centymetr niższe niż w TRK-502. Jak pewnie zauważyliście, TRK-702X został wyposażony również w centralną nóżkę. Ona także jest montowana seryjnie. Mamy tutaj handlebary, również seryjne. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, które łączą te motocykle, to jest przede wszystkim silnik o pojemności 698 cm3. I tak samo jak w przypadku wersji bez X, mamy tutaj 70 koni i 70 Nm. To jest oczywiście silnik, który spełnia normy Euro 5. Mamy tutaj również bardzo wysoko poprowadzony wydech. Myślę, że każdy podróżnik, który właśnie chce wjechać w trochę trudniejsze warunki, ucieszy się z tego. 20-litrowy zbiornik paliwa. Całą samą elektronikę, ten sam dashboard, który teraz widzicie na nagraniu, tak jak wspominałem w prezentacji 702, on będzie aktualizowany o kolejne funkcje, które mają być dodawane w przeciągu najbliższych miesięcy. Co jeszcze można o tym motocyklu powiedzieć? Mamy tutaj te same tarcze 320 mm pływające, sześciobiegową skrzynię biegów, silnik chłodzony cieczą, więc ten sam standard, który jest w 702. Piękny kolor, to jest taki piaskowy, myślę, że on robi wrażenie nie tylko na żywo, ale także na filmie. Oprócz tego są jeszcze dwa inne warianty, zielony i czarny z pomarańczowymi wykończeniami. One wszystkie naprawdę mogą się podobać, zresztą w ogóle linia tego motocykla myślę, że może się podobać nie tylko miłośnikom Benelli, ale generalnie miłośnikom włoskiego designu. Widać to już tutaj no, na pierwszy rzut oka. Jeżeli chcecie zobaczyć te motocykle na żywo, to oczywiście zapraszamy na Zakopiańską 171A do Motomio. One tutaj na Was czekają. Będziemy mieli testówkę, tak jak wspominałem w poprzednim nagraniu, już na dniach będzie dla Was dostępna, więc każdy będzie mógł sprawdzić, co tak naprawdę wnosi Benelli 702X do świata właśnie tych poważnych, dużych adventure'ów. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie zadajcie je w komentarzach, dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych nagraniach. No i oczywiście w Motomio.